Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Kronika Polskiego Show Biznesu. Nie no, żartuję, oczywiście nie będzie dzisiaj tak sztywno. Cześć kochani, miło mi, że znowu jesteście ze mną. Dzisiaj spotykamy się przy okazji takiego programu, przy którym siedzieliśmy wszyscy przed telewizorami i krzyczeliśmy: idź na całość, idź na całość, bramka numer 1, bramka numer 2. No i co, wiecie już o co chodzi? Oczywiście o program Idź na całość. Całość to program, który mogliśmy oglądać na antenie Polsatu od 1997 roku do 2001. No i oczywiście niezapomnianym prowadzącym był Zygmunt Heizer. Program Idź na całość był niesamowitym hitem. Oglądało to bardzo wielu Polaków, co wskazywały oczywiście wyniki oglądalności. Już miesiąc po debiucie program oglądało średnio około 9 milionów widzów, a najlepszy jego wynik to ponad 10 milionów widzów. Nic więc dziwnego, że Zygmunt Heizer bardzo szybko stał się super rozpoznawalną w Polsce gwiazdą. Jest moim gościem w tym programie. Bardzo mi miło, że chciał ze mną współtworzyć ten odcinek, więc niech sam powie, jak wspomina te czasy. Na początku w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, w czym biorę udział. Wprawdzie producent programu, Włodek Wróblewski, w momencie, kiedy wiadomo było już, że to ja poprowadzę Idź na całość, powiedział, że słuchaj, za kilka miesięcy będziesz najbardziej znanym człowiekiem w Polsce, ale potraktowałem to jako żart i nie traktowałem tego poważnie. Wydawało mi się, że program jest fajny, śmieszny, program, który znam, który znałem wcześniej. Oglądałem ten program, wyjeżdżając do Berlina Zachodniego, więc wiedziałem, że będzie sukces, ale że aż tak wielki sukces, to nie przypuszczałem. Zresztą ten program, mimo że zakończył się ponad 20 lat temu, w jakimś sensie żyje do dziś i ludzie pamiętają, wspominają. No i oczywiście wszyscy na pewno pamiętacie charakterystycznego Zonka, czyli czerwonego kota w czarnym worku, którego wygranie oznaczało koniec zabawy i utratę wszystkich do tej pory wygranych nagród. Towarzyszył temu też taki charakterystyczny dźwięk. Zonk stał się takim słowem, które weszło do języka potocznego. Oznacza pech, przegraną, klapę. Ten zonk jakoś tam ciągle żyje, funkcjonuje. W momencie, kiedy program był bardzo popularny, zdarzało się na przykład, że w restauracji po zamówieniu jakiegoś dania przychodził kelner, który miał trzy przykrywki i mówił: a teraz proszę sobie wybrać, bramka numer 1, numer 2 czy numer 3. I nie zawsze trafiałem na danie, które wcześniej zamówiłem. No ja bardzo namawiałam rodziców, żeby poszli do programu Idź na całość, zupełnie nie po to, żeby przywieźli nową meblościankę, czy też tak naprawdę samochód, który wtedy był nagrodą marzeń, ale ja chciałam mieć tego zonka, którego nigdzie nie dało się kupić. Ciekawa jestem, czy Filip Heizer dostał od taty zonka? Wybrałaś to, co jest w bramce numer 2. Bardzo proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Tak, oczywiście zonka mam w domu, troszkę poszarzał, troszkę kurzem jest pokryty, ale jest taki sam jak wtedy, 20 parę lat temu. Rzeczywiście było tak, że bardzo często rodzice przyjeżdżali do programu z najważniejszym zadaniem. Dzieci nie chciały samochodów, nie chciały biżuterii, nie chciały sprzętu AGD. Marzeniem dzieci był zonk. Na początku tych zonków nie było w sprzedaży. Można było zonka wygrać jedynie w programie i to chyba było największe marzenie dzieciaków w tamtych czasach, mieć zonka. Potem zonki pojawiły się w sprzedaży, ale też nie było ich zbyt wiele i zonk był taką bardzo szczególną, fantastyczną nagrodę. Także zonk ciągle u mnie w domu na honorowym miejscu, na półce. Muszę go chyba wrzucić do pralki, bo naprawdę mocno się przykurzył. W grze brali udział uczestnicy wytypowani przez Zygmunta Heizera z publiczności. Z biegiem czasu wszyscy tak bardzo chcieli zwrócić na siebie uwagę i mieć szansę zagrać o te wspaniałe jak na tamte czasy nagrody, że zaczęli się przebierać. W pewnym momencie w programie tak naprawdę jedyną normalnie ubraną osobą był właśnie Zygmunt, natomiast reszta publiczności stawiała na niesamowicie wymyślne stroje.
Ale ciekawa jestem, czy to zawsze był przypadek, że Zygmunt wybierał właśnie te osoby? Cała publiczność była castingowana, jeśli można użyć takiego określenia. To znaczy mieliśmy dużą ekipę, która rozmawiała z każdym uczestnikiem programu. My właściwie wiedzieliśmy o każdym uczestniku sporo. Wybieraliśmy spośród nich tych, którzy mają chęć zagrania o dużą stawkę, tak? Ludzi otwartych, ludzi skłonnych do podejmowania ryzyka i takich, o których no, można było sądzić, że będzie fajna zabawa. Jeśli ktoś był introwertykiem w czasie tych rozmów, odpowiadał krótko, albo też jakoś tak w sposób mało charakterystyczny, takich osób raczej nie zapraszałem. Także ja miałem świadomość, kogo zapraszam do gry. Te osoby były ekipie znane, wiedzieliśmy, kim jest ta osoba, mniej więcej w jaką stronę może pójść gra, także tutaj raczej przypadku nie było. Na początku programu w ogóle nie wiadomo było, o co chodzi. Zaprosiliśmy przypadkowe osoby. Pierwszymi uczestnikami programu byli w ogóle żołnierze. Ponieważ nie można było zgromadzić publiczności, kierownik planu wpadł na pomysł, a to pojedziemy do jednostki wojskowej. No i zaprosimy żołnierzy na nagranie pierwszego programu. I rzeczywiście było kilka osób, które zgłosiło się tak z ulicy, żeby wziąć udział. A poza tym większość to byli krótko ostrzyżeni chłopcy, którzy siedzieli na baczność. I to byli żołnierze zasadniczej służby wojskowej. Nagrody były nieduże, ale wielka frajda, bo po pierwsze mieli bezpłatny urlop, mieli wyjście z jednostki, po drugie paru z nich wygrało fajne nagrody, którymi mogli się podzielić z resztą jednostki. Po pierwszych programach kilka osób, które oglądało zapewne amerykańską i niemiecką wersję tego programu, przebrało się, bo te osoby wiedziały, że tam w programie wybiera się do gry te osoby, które są fajnie poprzebierane. No i z programu na program i liczba osób, które były w przebraniu, zwiększała się. Doszło do tego, że jedynym normalnie ubranym człowiekiem na planie byłem ja. Garnitur, krawat i w ogóle elegancko, a dookoła pełne panoptikum, właściwie wszystkie stroje, jakie można sobie wyobrazić. Łącznie z wyspą, z gniazdem łabędzi na głowie, tak, było też coś takiego, ale przebrania były naprawdę fantastyczne. Czasami ludzie wypożyczali te przebrania z teatrów, z wypożyczalni teatralnych, a czasami wymyślali swoje, realizowali swoje pomysły. Fantastycznym pomysłem na przykład było to, jak jeden z uczestników przebrał się za małego Fiata. Był osobą niepełnosprawną na wózku, w związku z czym obudował sobie ten wózek taką specjalną dekoracją i robił za małego Fiata. Zaprosiłem pana Zbyszka do gry i pan Zbyszek wygrał samochód. Zresztą w tym samym kolorze, w którym był ten zrobiony przez niego mały Fiacik, był to czerwony samochód i taki czerwony samochód wygrał w tym programie. No dobrze, ale skoro wam tak już opowiadam o samym programie, no to warto, żebym wam powiedziała, na czym polegały zasady. Gracz na początku dostawał jakąś nagrodę, mógł wiedzieć, co to jest, lub na przykład mogła to być koperta, jakieś pudełko, w którym nie wiedział, co może się kryć. No i później Zygmunt proponował wymianę takiego pudełka, czy też nagrody, na jakąś inną. Gra nie wymagała ani żadnej wiedzy, nie trzeba było też odpowiadać na żadne pytania, po prostu polegała na tym, żeby podejmować decyzje i iść na całość. Oczywiście gracz, który wygrywał najwięcej wartą nagrodę, mógł później brać udział w finale, mógł też zrezygnować z udziału w finale, gdzie właśnie były te słynne trzy bramki i powiedzieć, że już nie chce próbować, ponieważ zawsze można było w jednej z bramek znaleźć zonka. Wtedy Zygmunt wybierał kolejną osobę z widowni, która brała udział w tym finale. Ale czy Zygmunt sam wiedział, co kryje się w danej bramce i czy mógł sugerować, którą bramkę najlepiej wybrać? W większości wypadków nie chciałem i nie wiedziałem, co jest w bramkach, ale zdarzały się takie nagrody bardzo charakterystyczne, gdzie no, dobrze by było, gdyby tę nagrodę miała szansę wygrać osoba, która w pewien sposób przygotowana była do takiej nagrody. I taką nagrodą był na przykład żywy koń.
bo mieliśmy też taką nagrodę w programie i chcieliśmy dać szansę na wygranie tego konia osobie, która miała warunki, dom, łąkę i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko się pomyliło i konia wygrała dziewczyna, która mieszkała na 7 piętrze. No ja nie wiem sama, co bym mogła zrobić z takimi nagrodami, na przykład taki roczny zapas słodzika albo złoty zestaw do łazienki. No ale jak to mówi staropolskie przysłowie i zresztą nawiązuje nieźle do tej historii, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. No poza żywym koniem, który był nagrodą w tym programie, był lot balonem, ale była też piękna historia związana z okuciami do łazienki, to znaczy z wieszakami, całe akcesoria ufundowane przez producenta tych akcesoriów, pokryte 24-karatowym złotem, przy czym fundator nagrody stwierdził, że wyśle ekipę, która zamontuje to wszystko w mieszkaniu zwycięzcy, no i tak się stało. Podczas nagrywania następnego programu był ktoś z tej ekipy, która miała tam zamontować te okucia. Okazało się, że pojechali na miejsce. To była wioska, drewniana chałupka, w której nie było łazienki. Był tylko wychodek na zewnątrz. No ale przyjechali, trzeba to zamontować. I gdzie? Gospodarze zażyczyli sobie, żeby wszystkie te wieszaki, uchwyty pokryte tym 24-karatowym złotem umieścić w głównej izbie. W ten sposób stali się największą atrakcją okolicy. Całe wycieczki zjeżdżały się do tego domu, żeby zobaczyć, jak wyglądają te piękne akcesoria łazienkowe pokryte 24-karatowym złotem. I myślę, że to była wielka frajda dla tych ludzi, wielka satysfakcja być bohaterem okolicy i mieć coś takiego w domu. 24-karatowe złoto, wieszaki, uchwyty i co się tam tylko dało. W roku 2000 nastąpiła zmiana prowadzącego i przez rok program prowadził Krzysztof Tyniec. Niestety z powodu spadającej oglądalności program zaledwie po roku zniknął z anteny. Nie pomogła ani zmieniona czołówka, ani inne coraz lepsze nagrody. No niestety, jednak Zygmunt Heizer był w tej roli niezastąpiony. Ale czy Zygmunt Heizer jeszcze powróci? Przecież były takie głosy. Najpierw program, takie plotki chodziły, że miał pojawić się w telewizji Puls. Później już całkiem potwierdzone informacje, że w telewizji TV4. No ja mam od Zygmunta małe przecieki, że być może niedługo zobaczymy Idź na Całość w nowej wersji. Dowiedzcie się w jakiej. Była próba reaktywacji tego programu. Dostałem taką propozycję od stacji TV4, no ale okazało się, że wielkość przedsięwzięcia przerasta możliwości stacji. Po prostu producent z tej stacji zrezygnował z tego programu, nie czując się gotowy, nie czując się na siłach, żeby produkować taki duży program. Ale myślę, że w najbliższym czasie będzie fajna niespodzianka dla tych, którzy pamiętają Idź na Całość, dlatego że przygotowujemy wspólnie z Filipem na jego kanale YouTube'owym specjalne wydanie, bardzo atrakcyjne Idź na Całość, także czekajcie na informacje, niebawem dowiecie się, o co chodzi. Ale skąd tak naprawdę Idź na Całość wzięło się w polskiej telewizji? Oczywiście był taki pierwowzór w amerykańskiej telewizji, nazywał się Let's Make a Deal i nawet centralnym elementem tego właśnie programu, zresztą tak samo jak Idź na Całość, był tak zwany paradoks Montego Halla, czyli tak nazywał się właśnie prowadzący z tej amerykańskiej wersji. Chodzi o to, że obliczono, jakie szanse na zwycięstwo ma uczestnik i czy dobrze będzie, jeżeli od początku będzie trzymał się tej nagrody, którą dostał, czy lepiej, żeby wymieniał nagrody. I według tego paradoksu bardzo dobrze jest jednak zmienić nagrodę w trakcie, ponieważ wtedy mamy 2/3 szans na wygraną, a nie 1/3, jak w przypadku tej nagrody, którą dostaniemy na początku i której pozostaniemy wierni. Powiem Wam, że nie jestem najlepsza, jeżeli chodzi o takie logiczne tłumaczenie, więc może zostawię Wam link w opisie do tego, żebyście mogli sobie dokładnie zobaczyć, na czym to polegało i jeżeli ten program kiedyś będzie wznowiony, to już będziecie wiedzieć po prostu, jak postępować z Zygmuntem i kiedy wymienić nagrodę, żeby na pewno nie trafić na ząka. Słuchajcie kochani, to na razie chyba wszystkie informacje, które o Idź na Całość chciałam Wam przekazać. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału Filipa Heizera, na którym być może już niedługo zobaczymy taką nowoczesną wersję tego programu. Zostawiam Wam go oczywiście w karcie i w opisie, albo w karcie tu, bo wiecie, po prostu kobieca prawa strona jest zawsze z dwóch stron. No a Was oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału.
Ten guzik od subskrybowania też jest po którejś stronie, więc na pewno jest na dole i tam go znajdziecie. Liczę na to, że będziemy spotykać się często. Czekam na Wasze komentarze, czy Waszym zdaniem Idź na Całość to program, który powinien się pojawić na antenie teraz. Mamy w końcu tak dużo tych takich powrotów, jeśli chodzi o programy, które kiedyś były popularne, więc może nie jest to najgorszy pomysł. Oczywiście czekam też na Wasze propozycje do tego, co chcielibyście w przyszłości zobaczyć na tym kanale. No i oczywiście też zapraszam Was na mój Instagram, gdzie więcej o mnie, gdzie relacje z imprez show biznesowych i na pewno wiele ciekawych rzeczy Was czeka. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Buziaki, pa, pa. Koniowi? Koniowi. Chyba koniowi, chyba nie koniu. No, koniowi.